Zapraszam zatem do Ferajny. Usiądźmy razem i zagrajmy. Spędźmy ten czas miło i fajnie. Hej wszystkim, jestem CDDZO i witam ponownie w moim Zagrajmy w Undertale. A więc ostatnio w tym let's playu mniej więcej poznaliśmy braci szkieletów Sansa i Papyrusa, dwójkę prawdopodobnie najbardziej fajowych gości, a raczej kości w całej tej grze. No i ogólnie się przekazaliśmy po krainie śnieżno-lodowej zwanej Snowdin, jakże oczywiście adekwatnie. No i po drodze do miasta, w którym właśnie przebywamy teraz, trafialiśmy na różnego rodzaju chociażby łamigłówki, oczywiście jakże trudne i wymagające od braci szkieletów. No i także na kilku członków królewskiej gwardii, którzy wszyscy byli psami, tak swoją drogą, co jest ciekawe. No i jak mówię, dzisiaj tutaj trafiliśmy i będę oczywiście już z tego miasta wychodził, bo wszystko co chciałem tutaj zrobić, to już raczej zrobiłem. Więc jednak zanim jeszcze wyjdę, będę chciał jeszcze do tego pudełka szybko zerknąć, ponieważ myślę o tym, żeby tego pączka pajęczego sobie na potem zostawić. Jego sobie może, myślę, że schowam do pudełka i mam co do tego całkiem dobry powód. Więc to będzie na potem. Póki co sobie wezmę tego to cukierka, który był przedtem tutaj zachowany. I chyba sobie jeszcze kupię jednego lizaka ze sklepu tutaj. Myślę, że to brzmi jak dobry pomysł. Jak mówię, te lizaki są bardzo fajne, bo są to oczywiście przedmioty wielokrotnego użytku. No i dzięki nim trochę nam się oszczędza w pewnym sensie miejsce i w naszych kieszeniach, i w naszym pudełku. Więc jakby nie patrzeć, jest to bardzo korzystna inwestycja. I w ogóle propos tego let's playa, co muszę rzec, że wasze reakcje pod pierwszym filmem były jakże bezcenne. A czy oczywiście połowa była taka komentarzy, że OMG Undertale, nowa seria, super. Ale druga połowa była taka, że OMG Kyokowintrze, jak to Kyokowintrze. A czy no, jak mówię, ja o tym let's playu dużo myślałem, dużo główkowałem i chciałem na intrze, żeby to odzwierciedlić, umieścić jakiś obrazek kogoś, kto myśli, i Kyoko była pierwszą, co mi się do głowy nasunęła, więc taka historyjka z tym wszystkim była prosta. I właśnie już niby wychodzę z miasta, tylko że ktoś umieszcza mi swój wygaszacz ekranu na moim ekranie. Na mojej grze. I tam właśnie w tle tak ledwo można zobaczyć już, jak jeszcze te kostki lodu płyną rzeką. I no cóż, mogę tylko im życzyć, żeby do celu doszły, czy dojechały całe, tak przypuszczam. Jakimkolwiek to celem może być. No i to jest oczywiście jakże znana nam sylwetka. Człowieku! Pozwól, że powiem tobie o pewnych skomplikowanych uczuciach. Uczuciach takich jak... radości z odnalezienia innego miłośnika makaronu. Admiracji umiejętności rozwiązywania łamigłówek innej osoby. Chęć posiadania kogoś fajnego i mądrego, co sądzi, że sam jesteś spoko? Te uczucia. To musi być to, co czujesz w tej chwili. Mogę sobie ledwo wyobrazić, jak to jest czuć się w ten sposób. No bo zresztą, jestem naprawdę świetny. Nigdy nie myślę o tym, jak to jest mieć wielu przyjaciół. Żal mi ciebie, samotny człowieku. No, żal mi cię, kolego, naprawdę. Ale nie martw się! Już nie będziesz ani trochę dłużej samotny! Ja, wielki Papyrus, będę twoim... Nie. Nie, to nie w porządku! Nie mogę być twoim przyjacielem! Jesteś człowiekiem! Muszę cię złapać! Potem będę mógł spełnić moje życiowe marzenie! Potężny, popularny, prestiżowy! Oto Papyrus! Najnowszy członek Królewskiej Gwardii! No jest nasz pan fajowy braciszek we własnej osobie, ze swoim oczywiście fajowym kostiumem. I w ogóle a propos kostiumu, zwróćcie uwagę na symbol, który Papyrus ma na swojej klacie. Fani Earthbanda myślę, że powinni to skojarzyć. Tyle powiem też. Więc tak, Papyrus nam oczywiście blokuje przejście i zobaczmy w takim razie, co nam gra powie o nim. 20 ataku, 20 obrony, lubi mówić nie.
No mogę to... Mogę się tego już domyśleć. Nie! A poprzez nie mam na myśli tak. I piękny atak. Doprawdy genialny. Ponoć szykuję jakiś niebieski, więc może kiedyś, ale póki co zobaczmy, co inne opcje mają nam do zaoferowania. Możemy go obrażać albo ewentualnie z nim flirtować. Zobaczę z ciekawości, co się stanie, jak go obrażę. Ależ bezinteresownie! Chcesz, abym czuł się lepiej, walcząc z tobą! Nie zasługuję na taką... gościnność z twojej strony! No ja też chyba nie zasługuję na to, żebyś tak ładnie i łagodnie mnie traktował tymi kośćmi. Pachnie kośćmi. Ciekawe czemu. A czy pamiętam chyba, że jak się drugi raz go obrazi, czy spróbuje, to fajny tutaj pada tekst. Nie ma powodu być kłamał przed sobą! Twoje kolce ukrywają ukrytą tkliwość, ty emocjonalny kaktusie! Nie wiem czemu, ja strasznie lubię ten tekst. Dobra, więc może już sobie darujmy to obrażenie, bo oczywiście to jest coś, na co Papyrus nigdy nie zasłużył. Jest to, jak mówię, spoko typek, możemy nawet właśnie, jak mówię, z nim flirtować, możemy go podrywać. I... czemu nie? Robimy to. Co? Flirtowanie? Więc wreszcie odsłaniasz swoje ostateczne uczucia! No, jestem szkieletem z bardzo wysokimi standardami! Potrafię robić spaghetti, nie mam żadnych zalet. No, ta opcja brzmi lepiej. O nie! Spełniasz wszystkie moje wymogi! Więc przypuszczam, że muszę pójść z tobą na randkę? Potem porandkujmy, potem jak cię złapię! No to postaraj się lepiej z tym łapaniem, bo póki co te kości sobie tylko tam jeżdżą po powierzchni, tam po tej dolnej podstawie. O nie! Potem porandkujmy, potem jak cię złapię. Okej, czyli dochodzimy do tego samego. Na to wygląda i... Okej, Papyrus myśli o tym, co ugotować na randkę. To skoro tutaj już nic innego nie zdziałamy poprzez działanie, poprzez komendę akt, to czas na litowanie się. Więc nie będziesz walczył! A więc? Zobaczmy, czy sobie poradzisz z moim legendarnym niebieskim atakiem! O nie! O mój Boże! O no! O! O, ten poziom trudności! Tak nie można! O! Tak nie można! Co? Jesteś niebieski! A to mój atak! Nie! Dub-dee-dub-die. Okej, ta muzyczka, Bone Trousel! Moim zdaniem jest to prawdopodobnie najlepszy utwór sam Undertale'a. Oczywiście może trochę przeciągam z tym, że najlepszy, ale cholernie mi się podoba, jak chwytliwe to się staje, kiedy właśnie dochodzą jeszcze te perkusje dodatkowe. To jest super sprawa. Okej, jestem niebieski i teraz tak się składa, co będę chciał zrobić, to będę chciał tę walkę specjalnie przegrać. Ciekawy jestem, co powinienem założyć? Więc zanim zrobię coś więcej, to po prostu będę teraz zdawał się tutaj bić przez te kości. Tymczasem Papyrus ociera sos marinara za swoim uchem. Próbuj trzymać guzik w górę, aby skoczyć. No, dzięki. Ja czy w przyszłości to wykorzystam. Teraz jeszcze nie. Nie jest pora na to. Papyrus ociera... kremik Bishi firmy MTT za swoim uchem. Bardzo anime z twojej strony. Co? Nie myślę o tej randce! No i lepiej byś zaczął. Teraz szczególnie, bo mnie masz, złapałeś mnie! Jesteś zbyt słaby! Łatwo było mi cię złapać! Teraz cię wyślę do strefy pojmanych! Albo, jak to nazywa Sans... naszego garażu? Jesteś teraz w budzie! Nie! I tak, walka z Papyrusem jest właśnie na tyle ciekawa, że ją niby można przegrać.
ale w niej nie można umrzeć. Papyrus tak się składa, że jeżeli by wam hapsys obniżył do zera, to on tego nie zrobi, zawsze wam spadną one do jednego, ale nigdy przy nim nie zginiecie. Zamiast tego czeka nas kara w postaci wylądowania w tej oto ruderze. W dosyć niehumanitarnych warunkach. Jest to piszcząca zabawka do rzucia. A, widzę, kość, miska, coś tam innego, no, też dla psa pewnie. Zbyt małe, żeby na tym spać. Niestety, to tylko suche jedzenie. I najpewniej nie dla nas. Oj, notka od Papyrusa. Przepraszam! Muszę cię zamknąć w pokoju gościnnym, dopóki nie pojawi się Undyne. Poczuj się jak w domu. Pożywienie i nocleg są ci zapewnione. Spoważa nie, Papyrus. No, miło z twojej strony, niby tu mogę zostać i mam nadzieję, że jakoś mi to nie zaszkodzi. Ale z drugiej strony pamiętamy chyba, że Papyrus ma tendencję do budowania wszelkich bram, furtek i tym podobnych rzeczy tak, że luki w tym są trochę zbyt szerokie. Więc tutaj możemy to oczywiście wykorzystać i zwiać, najprościej mówiąc. Możemy znów niby pójść w stronę wschodu. I nam się pan znowu, widzę, pojawił. O! Gdzie mógł się podziać ten człowiek? Czekaj! Jest tuż przede mną! Cześć! Martwiłem się, że się zgubiłeś! Ależ mi ulżyło, że teraz wiem, że tutaj jesteś! Czekaj sekundkę! Nie powinieneś był uciekać! Wracaj tu! Kapnięty jak zwykle, ale za to go kochamy. Okej, więc Papyrus blokuje przejście. Mimo wszystko będę chciał jeszcze raz dać się pokonać. No oczywiście walka znów jest wznowiona do momentu, w którym już gra ta perkusja. Papyrus myśli o tym, co na randkę założyć. Tak, wiem, Papyrus, teraz mam to po prostu w nosie. Nie widzisz, że prowadzę serię? Ejku, trochę długo jestem taki jakby nietykalny po oberwaniu mraz. No, może cwanie raz uciekłeś z więzienia przedtem, ale tym razem udoskonaliłem tamten budynek. Nie tylko będziesz uwięziony, ale nie będziesz chciał wyjść. Nie! I prawdę mówiąc, wiele się nie zmieniło. No, prawie nic się nie zmieniło, ponieważ, okej, to jest wciąż niby ta zabawka do rzucia. To wciąż bez zmian. Hot dog drobno pokrojony. Postępy, ale wciąż hot dog raczej powinno się jeść na ciepło. A tutaj nigdzie nie widzę żadnej kuchenki, kominka czy coś, czy w ogóle nie widziałem takiego czegoś w całym mieście. A proszę, poproś zanim uciekniesz! Kiedy się zgubiłeś, to czy kiedy zaginąłeś, to się martwiłem! Nieco skostniały Papyrus. No i, no tak. Te przejście też się nie zmieniło. W sumie nawet mogę przez to przejść. Tak dosłownie. Przejście. O tym akurat nie wiedziałem, że nawet można te jakby kolumny zignorować. Że nie ma z tym kolizji. Dobra. To do 3 razy sztuka? Czy coś? Czy Papyrus będzie dalej na swoim miejscu i będę musiał znów powodować, że przegram specjalnie, żeby on się nie czuł źle szczególnie? Znowu wróciłeś, e? Przypuszczam, że to moja wina. Mówiłem ci przedtem, że zrobię spaghetti. To tylko naturalne, że chciałbyś zobaczyć mnie z nadzieją, że trochę ci zrobię. No, rozumiem. Papyrus też jest głodny. Głodny sprawiedliwości! A ja jestem głodny twoich kości. No to się nawet zrymowało. To tak trochę mi to zajęło, no, tam parę sekund realizacja tego, że hej, wyszedł rym. Tak, wiem o tej poradzie, Papyrus.
Tak, generalnie jeżeli chodzi o samą sobie walkę, to ona się nie będzie zmieniała, jeżeli będziecie parę razy padali, ale właśnie ciekawe jest zawsze to, co dzieje się po walce. Jesteś uparty! Ale to na mnie nie zadziała! Ja jestem najuparciejszy! Jeżeli sądzisz, że jesteś najuparciejszy, to się mylisz! Gramatycznie się mylisz! Ponieważ poprawnie mówi się nie tak najuparciejszy jak Papyrus, najbardziej uparcieniejszy! Mam nadzieję, że spodobała ci się ta lekcja. Nie! Papyrus jako nauczyciel języka polskiego to jest koniec świata, który po prostu nadchodzi szybkimi krokami. Ponownie ta sama zabawka. Ponownie to samo łoże. Ponownie ten sam hot dog wyjątkowo. Ale chyba notka będzie trochę inna. Jeżeli szukasz miejsca do przenosowania, po prostu spytaj! Nie musisz ze mną się bić! Twój gospodarz Papyrus. Tak, za każdym razem on inny zostawia, ale wydaje mi się, że chyba już po trzecim razie, jak już z nim przegramy, to nic się nie będzie zmieniało. Zatem teraz myślę, że dobrze będzie do tej walki podejść jak najbardziej serio. Znów wróciłeś? W końcu zdaj sobie sprawę z prawdziwego powodu czemu? Ty po prostu tęsknisz za widokiem mojej twarzy tak bardzo! Nie jestem pewien, czy mogę bić się z kimś, kto tak się czuje, ale co więcej, naprawdę męczy mnie łapanie ciebie! I tak, po trzeciej przegranej macie opcję, żeby tę walkę po prostu przegapić, odpuścić. Możecie pójść dalej, zupełnie nie bijąc się z Papyrusem, co jest zupełnie ciekawą sprawą. No ale dobra, mimo wszystko chcę tę walkę pokazać. Okej, przypuszczam... Jeżeli chcesz, bym cię złapał, to ponownie spróbuję! No, dam ci chociaż tę satysfakcję, no, z takiej walki odbytej bardziej na serio czy coś. Okej, więc jak mówię, teraz na sobie powalczymy. No oczywiście już flirtowanie mamy załatwione, wszelkie obrazy też chociażby. Więc teraz nam tylko się pozostaje litować nad Papyrusem niemiłosiernie. Okej, on dalej myśli o tym, co założyć. I właśnie, propos tego niebieskiego ataku. Nasze serce teraz jest niebieskie. I właśnie to powoduje, że nasza dusza trochę inaczej się porusza właśnie w polu tego prostokąta, no, no, po którym się normalnie poruszamy. Papyrus myśli o tym, co na randkę założyć, jak dla niej może być równie dobrze w tym, co ma na sobie teraz. Co? Nie myślę o tej całej randce! Więc tak, przy niebieskim sercu możemy jakby podskakiwać, znaczy ono będzie cały czas do dołu przyciągane? Przez tak jakby grawitację i poprzez wciskanie i przytrzymywanie klawisza w górę możemy skakać się właśnie wzwyż. Wzwyż! Tak? Nie zmuszaj mnie, bym użył mego specjalnego ataku! Więc jeszcze coś będzie. To już będzie w ogóle... Jakby nie patrzeć, gratka. Dobra, on daje sobie ociera... Okej, ociera sobie wodę kościońską za swoim uchem. Tego chyba jeszcze nie było. Prawie mogę zaznać mojej przyszłej popularności! No i te ataki widzimy, że się robią coraz niebezpieczniejsze. Tutaj no trochę ta kość z prawej wychodzi z nienacka i nie wątpię, że łatwo jest się na to dać nabrać. Okej, ponownie z sosem marinara. Papyrus! Dowódca Królewskiej Gwardii! No to chyba musi szanownego kapitana Toada zdetronizować. Dalej ten kremik Bishi. Papyrus! Niezrównany spagetor! No, równie dobrze może być też niezrównoważony, ale... Dobra, dalej unikamy. W sumie nawet mi to unikanie tego wychodzi całkiem niełatwo. Trochę pudru anime ociera teraz za swoim uchem. Undyne będzie ze mnie bardzo dumna! Ja już jestem. Na swój sposób, na pewno. Okej, tu trochę przyspieszyły te sterty. Tak, generalnie tę walkę można w pewien sposób porównać do platformówek, że wiadomo, skaczemy w górę nad przeszkodami. I to jest fajne, że jednak w Undertale'u, że
że walki nie tylko się sprowadzają do takiego typowego bullet hella czy coś podobnego, ale też nagle są nam przedstawiane jakieś zupełnie nowe mechaniki, które no są dla jakichś walk na przykład unikalne. Papyrus ociera trochę słodkiego soczku firmy MTT za swoim uchem. Król wytnie krzak na kształt mego uśmiechu! Widzę, że aż takie ma na sobie wysokie mniemanie, że sądzi, że król tak go potraktuje. No cóż, Papyrus ociera atrakcyjny śluz za swoim uchem. Mój brat, no, on się bardzo nie zmieni. Okej, teraz drobne serie. Tutaj trzeba też oczywiście w miarę łagodnie wciskać ten klawisz w górę, żeby tak łagodnie skakać. Ociera za swoim uchem jogurt piękności. Będę miał wielu wielbicieli, ale... A, tutaj znów trochę ciężej, bo musimy teraz się pilnować tego, żebyśmy nie skakali zbyt wysoko. Papyrus kapnął się, że nie ma uszu, więc... To wszystko, co teraz spadło na ziemię? I teraz najpewniej ładnie pachnie? Może to zwabić turystów? Zawsze to jest jakiś plus. Czy ktoś inny polubi mnie tak szczerze jak ty? No i oczywiście, kiedy słyszę ten motyw Papyrusa, Bound Trousel, to oczywiście cały czas mi po głowie chodzi angielski tekst, który tam jakiś właśnie fanowski film do tego dał. Nie, sorry, to jest takie chwytliwe, sorry, ja uwielbiam ten kawałek. Ktoś taki jak ty jest naprawdę rzadki. No i o, to będzie, okej, to mi nadwyszło. W sumie się spodziewałem, że tutaj trochę oberwę, ale nie jest tragicznie. Papyrus grzechocze kośćmi. I randkowanie może być trochę ciężkie. I kośćmi, że czyimi kośćmi? Twoimi kośćmi? Moimi kośćmi? Kośćmi? Kość, czy coś tam? Nie wiem. Dalej grzechocze. Potem jak będziesz złapany i odesłany. Okej, znów widzę, że leci... O ta... Wow! To było całkiem znienacka. Papyrus rozważa swoje opcje. A kogo to obchodzi? Poddaj się! Ponownie pachnie kośćmi. A nie bardziej tym wszystkim firmy MTT czy jakiejś tam innej? Poddaj się, albo zmierz się z moim specjalnym atakiem! A no tak, jeszcze to nie miało miejsca. Tak, bardzo szybko, bardzo wkrótce, użyjemy go specjalnego ataku! No trochę tak go zapowiadasz, ale no mam nadzieję, że premiera nie będzie taka, że będę musiał długo czekać na nią. Przygotowuję kościsty atak. Nie minie dużo czasu i użyję tego specjalnego ataku! Czym myślisz, że jesteś? Modern 4? Że minęły już chyba 5 lat czy 6 nawet, a jeszcze cię nie ma? To dalej. To twoja ostatnia szansa przed moim specjalnym atakiem! No, oby! Tutaj, okej, ledwo, żem przeskoczył i znowu, okej, to już mi nie wyszło tak dobrze wcale jak przedtem, ale cóż. Więc Papyrus przygotowuje kościsty atak, ty już może się wyleczę jednym z tych, albo może nie, użyję cuksa. Podziwiaj! Mój specjalny atak! Co do jasnej? To mój specjalny atak! Hej! Ty głupi psie! Propos tych stereotypów o głupich psach. Słyszysz mnie? Przestań rzucić tę kość! Hej! Co ty robisz? Wracaj tu z moim specjalnym atakiem! A, no cóż. Po prostu użyję bardzo fajnego, zwykłego ataku. Papyrus przygotowuje się na zwyczajny atak. No cóż, okej, to w sumie sobie chyba trochę tego cuksa zmarnowałem, skoro to nie będzie pewnie nic zwyczajnego. Oto mój absolutnie normalny atak. Dobra, jednak trochę się dzieje więcej. Wszystko się rozciąga i przeciąga i obraca. Okej, może nie obraca, ale wiadomo, że
No widzimy, że coś się dzieje. No jest i pies. Wielki powrót. Cool. O, panułem w C. I dude. I okej. Aż mi broda od tego zdrętwiała. Wow. To było gwałtowne. I cześć samotniku. No! To jasne, że nie możesz mnie pokonać! Tak! Widzę, jak się trzęsiesz w swoich bucikach! A zatem ja, wielki papyrus, oferuję ci litość! Oszczędzę cię, człowieku! Teraz twoja szansa, abyś przyjął moją litość!